Siemanko, siemanko, dziś na szybko taka nagrywka, postaram się rozkminiąć tutaj tą kolekcję Fifa Collect, która powstała razem z Algorand No i zobaczymy jak się do niej zarejestrować, jak się zabrać i jak to przejść Od razu zapraszam, bez zbędnych ogródek, lecimy! Jak widzicie mamy tutaj informację, że trzeba się za zapisać Ja jeszcze wiem, że trzeba założyć portfel, który się nazywa Pera i tam dostarczyć USDC. Także po kolei to wszystko wykonamy. Na początek zobaczmy, jak tutaj będą wyglądały nasze zapisy. Oczywiście, kolekcja kosztuje 4,99 i można sobie przejrzeć, co wszystkie reprezentacje. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, to mamy tutaj moment ze Zbigniewem Bońkiem z meczu z Belgią. Ok, dodajemy się. Ok, tutaj teraz trzeba wybrać hasło i z tego co tutaj widzicie to trzeba teraz kliknąć na gmailu moim coś przyszło podobno. Ok, już się udało zweryfikować i teraz mogę się zalogować. Zaraz zobaczymy czy mnie wpuści. Ok, mogę profil sobie utworzyć, niech będą dolce. Ciekawe co jeszcze można tutaj, dobra niech będą dolary, to to muszę zaznaczyć. Nie chcę newsów dostawać od FIFA. resztę musimy chyba zaznaczyć. Już jesteśmy zalogowani, natomiast w jaki sposób będziemy płacić za ten drop, to zaraz zobaczymy. Ok, sprawdzamy paczkę, jak to wygląda. Zobaczymy, w jaki sposób można kupić. O, widzicie, można wiza Mastercard albo przez USDC A, także można kartę tutaj dodać. 5 dolków. Pomyślę, być może te spróbuję kartą zakupić Natomiast dru drugim sposobem jest tutaj Połączenie się z adresem, zaraz zobaczymy w jaki sposób to można dokonać I teraz tak, żeby zakupić Genesis dropa należy się połączyć tutaj z pera wallet Ja już taki wallet zrobiłem i tutaj na zakończenie tego filmu macie poradnik jak założyć sobie pera wallet I, i jak go tutaj skonfigurować W tym momencie ja sobie skanuję. Nie jestem nowy, skanuję sobie, ponieważ mam tutaj Pera wallet i teraz tak skanujemy. Tutaj, ok, mamy, łączymy się. Jak widzieliście, się połączyło i możemy zakupić poprzez Algo Wallet Confirm. To od razu też widzicie u mnie na aplikacji. Także z dwóch miejsc macie na raz podgląd i możemy otworzyć naszą paczuszkę i zobaczyć, co tam się w niej znajduje. Cóż takiego się pojawiło? Nie ma tutaj żadnego dźwięku. No to co, po kolei sobie otwieramy: Argentyna. Brameczkę Argentyny. No to nie będziemy przeglądać. Zobaczymy, jakie reprezentacje się trafiły. Wybrzeże Kości Świo Słoniowej i Tunezja. No, jakieś super paczki to nie są. Ok, ja mam jeszcze możliwość jednego zakupu dropu, więc sobie mm, tutaj e, zakupię jeszcze jeden drop, na szybko, by now. Jeszcze raz pokazuję poprzez portfel. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. To samo potwierdzamy. Jest informacja, że został zakup wykonany i zaraz zobaczymy, co się nam tutaj pojawi. Otwieramy paczkę. Słabo, że nie ma efektów dźwiękowych. To, to powiem tyle. Efekty wizualne są. Teraz brak dźwięku albo nie wiem, albo no, tu u mnie nie ma. Ok, Japonia. Eee, tutaj mamy eee, Chile. I mamy Maroko. Spójrzmy na moją kolekcję. Widzę, że chyba Japonia jakaś taka lepsza. Kolekcja RAR. Tak, Japonia RAR nam się trafiła. Także ja przemyślę, czy jeszcze coś nie będę chciał e, zakupić. Zobaczymy potem, jak to będzie wyglądało na markecie. Market na razie nie funkcjonuje. E, FIFA Plus, e, cóż to może być? Gry, e, wszelkie takie rzeczy. Także zobaczymy, jak to się wszystko będzie e, rozwijać. Jeżeli chodzi o ten szybki poradnik, to by było na tyle, podobało się. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, udostępniajcie dalej. Macie pytania, zostawcie komentarz. Z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, na razie.